Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. Moi drodzy, udało mi się wszystko zebrać, więc, znaczy przede wszystkim kasę, bo o kasę głównie chodziło. Więc będziemy w stanie wykonać rynsztunek Bratobójcy i Rzekę Tajemnic. Więc zaznaczę sobie jedno zadanie, nie wiem, niech to będzie, że przykład Rzeka Tajemnic na sam początek. Znajdź kowala, który jest czarodziejem i wykona zbroję wranów. Właściwie to nie trzeba jakoś daleko szukać, więc wykonaj dla mnie przedmiot. No i tutaj zbroja wranów, to jest chyba ta. No oczywiście wykonujemy. Nie było to jakieś trudne. Dzięki temu też mamy zadanie ukończone, Rzeka Tajemnic zakończone sukcesem. A jeszcze Brass Band Art pohandlujmy tutaj, bo on ma buty bratobójcy, rękawice bratobójcy i spodnie bratobójcy oraz srebrny i stalowy miecz bratobójcy. Ja wydałem na to sporo kasy, natomiast w tej chwili mi się wszystko też powinno zaktualizować i powinienem mieć cały rynsztunek do zebrania. To jest rynsztunek, który możemy tylko i wyłącznie na poziomie mrocznym ogarnąć, więc jeśli ktoś gra na innym, no to oczywiście tego zadania nie ma, a my też wykonajmy dla mnie przedmiot, no i przede wszystkim buty bratobójcy. Oczywiście zrób mi to. Zrób mi też, co tutaj mamy jeszcze, oprócz butów. Pancerz bratobójcy mamy zrobiony już. Rękawice bratobójcy, niech mi też zrobi. Co mi jeszcze zostało? Miecz tutaj srebrny meteorytu, to nie. Spodnie bratobójcy, też mi to wykonaj. Po to potrzebowaliśmy tej tutaj smoczej łuski. Mamy jeszcze jedną, więc w razie jakby coś się działo, to jesteśmy w stanie wykonać. Srebrny miecz bratobójcy, też mi to wykonaj. I jeszcze stalowy miecz bratobójcy, też mi to wykonaj. No i mamy cały rynsztunek, moi drodzy, zebrany, więc też nam się zaraz powinno zadanie zaktualizować, że cały rynsztunek tutaj wykonaliśmy. Więc proszę bardzo, zadanie zakończone powodzeniem, rynsztunek bratobójcy jest jak najbardziej gotowy. Teraz jak on wygląda, no stalowy miecz jest trochę gorszy od tego miecza wranów, ale to tylko głównie, właściwie tylko dlatego, że w miecz wranów wrzuciliśmy już tej runy, więc one są lepsze. Natomiast szansa na natychmiastowe zabicie przeciwnika 3% i to mi się podoba, więc jak najbardziej ja bym to założył. No i srebrny miecz jest, jak widzicie, lepszy, trucizna i natychmiastowe zabicie przeciwnika 3%, więc mi się to podoba. Spodnie bratobójcy, oczywiście rękawice bratobójcy, buty bratobójcy, wszystko to zakładamy. No i moi drodzy, tak wygląda Geralt w tym rynsztunku całym, jak widzicie, jest całkiem epicki, chociaż tutaj rzadki, pospolity, buty bratobójcy, pospolity, niech ktoś sobie zrobi to, to będzie wtedy widział, czy to jest pospolite, czy nie. Jedno, co jeszcze, to jest stalowy miecz bratobójcy, to ja bym faktycznie ulepszył. Czy tutaj można coś nałożyć na ten miecz? Pewnie można, chociaż ja chyba nie mam w tej chwili nic takiego, co bym mógł nałożyć. Natomiast jeśli znajdziemy, to na pewno będziemy nakładać. Ja teraz się pozbędę tych tutaj przedmiotów, które mam. Jeszcze Eid Death, proszę bardzo. No i kontynuujemy tak naprawdę. Możemy spokojnie przejść do tego. O, proszę bardzo, wszystko pochowam. I zbroja wranów też jej nie będę nosił, no bo niestety mi nie jest potrzebna. A artefakt operatora też wszystko sobie zostawiam z takich rzeczy. Runa ognia plus 5. Plus 7 i krwawienie, no to wydaje mi się, że to plus 7 i runa Izgit jest najlepsza, jaką możemy tutaj sobie załadować. Więc załadujmy sobie jedną, no, do tego miecza i ją oczywiście włóżmy, no bo po co ma być wolny slot, skoro możemy to włożyć. No i oczywiście już miecz 56 do 64 obrażeń zadaje, więc to są dosyć spore obrażenia. No i tak naprawdę zapiszmy grę, moi drodzy. No i to, co nam pozostaje, no to chyba Zjazd Czarodziejów, Zabójcy Królów, ok. Zjazd Czarodziejów, to nam zostaje. Jeszcze tego bratobójcy wszystko inne wykonaliśmy, więc w tą stronę chyba się musimy udać, z tego co widzę. No i dzisiaj będziemy kontynuować wątek główny, bo wszystkie wątki jakby poboczne mamy pozamykane, wszystkie zadania poboczne też mamy porobione. Jedyne, co nam zostało, to tak naprawdę skupiać się na fabule,
No i wydaje mi się, że Wiedźmina mamy na tyle dobrze rozbudowanego, że to powinno wypalić. Przy okazji medytacja, zobaczmy, czy tutaj jeszcze możemy coś z bohaterem zrobić. No nie, brakuje mi trochę talentów. Właściwie brakuje mi 20 punktów doświadczenia, no to jest przykre, że nie mogę sobie nic więcej zrobić. Czy mogę coś zmutować? Mam jakiś fajny? Mam, nie, mam mutagen koncentracji, to jest słaby, efektów krytycznych, adrenalina przy trafieniu, ale to jest tylko plus 1, więc nie będę tego, i może trafię taki lepszy mutagen, to wtedy jak oczywiście zmutuję, zawsze można zmutować w trakcie, tak? No i pięknie, moi drodzy, tutaj sobie jeszcze weźmy jakieś zioło, bo tych ziół niewiele mamy, ja tu dużo sprzedawałem, żeby po prostu móc wytworzyć te ekwipunki. To będzie wielki moment. Gotów? Do dzieła. No i to jest ważny moment, bo nie można cofnąć jakby misji pobocznej, więc jak przez ten Temeria tego musimy jest wszystko wewnętrznie gotowe. Podzielona. Jako konetabl nie mam prawa podejmować decyzji w imieniu całego kraju w sprawie rady i kapituły. Mam zaszczyt występować przed tym szacownym gremium, ale nie wiem, czy za tydzień nie przyjdzie jakiemuś baronowi do głowy unieważnić mój podpis. Do czego zmierzasz, konetablu? Nie zamierzam też ubiegać się o koronę, bo krew w żyłach nie ta. A i jako żołnierz znam swoje miejsce w szeregu. Przez ostatnie tygodnie w Wyzimie trwały obrady dotyczące sukcesji tronu. Z uwagi na to, że los ostatniego dziecka Foltesta pozostaje nieznany, nie udało się osiągnąć kompromisu. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak podzielić kraj na dzielnice, zgodnie z dotychczasowymi granicami baronii. Szlachetni obradujący, proszę, byście wymazali z pamięci moje słowa sprzed kilku chwil. Oto Anais Lavalette, w której żyłach płynie królewska krew, prawowita dziedziczka temerskiego tronu. To dziecko jest Benkartem. Dziewczynka pojedzie do Wyzimy, gdzie zostanie przedstawiona szlachcie. Jest zbyt młoda, by rządzić samodzielnie, ale nasze prawo sukcesji przewiduje i takie przypadki. Myślisz, że to dziecko zasiądzie kiedyś na tronie Temerii? Natalis nie dopuści, by stała jej się krzywda. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez Kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej Kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy Kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem Kapituły jest dobro Królestw Północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków Kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastuchom. To prawda, wasza wysokość. Królowie, zanim podpiszecie ten dokument, wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Ależ, ekscelencjo, z całym szacunkiem, sprawa ta nie dotyczy Nilfgaardu. Przybyłem tu na zaproszenie króla Henselta. Czy odmawiacie mi prawa do głosu? No i się pojawił Leto. Co to ma znaczyć? Ten człowiek próbował zabić mnie dzisiaj rano. Targnął się na życie cesarskiego ambasadora.
na waszych ziemiach! Rozumiem, że został przesłuchany. Wyznał, że to z jego ręki zginęli Foltest i Demavent. Wyjawił także tożsamość swoich mocodawców. Czarodziejki, to one pomogły mi dokonać zamachów. Mów dalej. Loża czarodziejek chciała usunąć władców, którzy działali przeciwko magom. Loża czarodziejek? Sporządziliśmy listę. Filipa Eilhart, Margarita Lo Antilly, Tris Merigold, Keira Metz, Francesca Findaber, Ida Eman i wreszcie Sheila de Tancarville. Ku mojemu rozczarowaniu do loży należały też dwie czarodziejki Nilfgaardu, Asirevar Anahit i Fringilla Vigo. Cesarz podejmie odpowiednie kroki w ich sprawie. Co to ma znaczyć, wasza wysokość? Aresztujcie ich. Wasz dokument będzie musiał poczekać, szanowni czarodzieje. Nie macie prawa. Jeśli nie chcecie kolejnej jatki, tym razem w Lok Muin, poddajcie się. Sąd wyłuska zdrajców. No dzieje się. Chyba Geralt musi działać. Geralt! Zapiszmy ten gry. Nie przedrzemy się! Załatw Shelę! Tak jest. I to zrobię z wielką, wielką chęcią, moi drodzy. No nie będzie coś takiego robione i na mojej warcie na pewno. Wow, ale tutaj jest piękny widoczek. Czy ja mam czas zwiedzać, czy nie mam czasu zwiedzać? No nie byłbym sobą, gdybym nie zwiedzał przecież! Proste, oczywiste, nie? Ale tutaj nie ma nic więcej. No widok na płonący jest piękny, patrzcie, jeszcze te pomniki są olbrzymie, no to ładnie wygląda, naprawdę to wygląda zacnie. Natomiast Geralt... To Geralt jest Wiedźminem, więc... O, oczywiście zbieramy. Więc niech biegnie, załatwia sprawę. Zabij, póki jeszcze możesz, Wiedźminie. O! Słyszę ją. Nie powstrzymasz mnie. Ani ty, ani nikt inny. No, nie byłbym tego taki pewny. My pięknie, lecimy w górę. O nie! Czyli już nie ma zwrotu. Jeżeli będę musiała, zabiję cię. Jak ci się podoba mój smok? No duży chłopak, no duża, nie wiem czy chłopak, czy kobieta. No przestań ziać tym ogniem. Dziękuję. Zabij go wreszcie! To nie jest takie proste, no Wiedźmina zabić, to jest trudno. Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto,
akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda, Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Oszukał wszystkich. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. No ja opowiem. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Smok zaatakował wojska Foltesta w czasie bitwy o zamek Lavaletów. To kłóci się z twoją wersją. Wtedy jeszcze był poza naszą kontrolą. Może i przegrałyśmy bitwę. Ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału. To twój koniec, Wiedźminie. Żegnaj. Coś jest nie tak. Diament. Ktoś podmienił diament. Maskadę! Roderwie mnie! Wyjmij go! No, pomagam. Uratowałeś mnie. Jeśli przeżyjesz, idź do Nilfgaardu. Tam znajdziesz Yennefer z Wengerbergu. Żegnaj, Wiedźminie. No żegnaj. Więcej was matka nie miała? Tak jest, udało mi się połowę życia zabrać. Wow, Wiedźminie, dawaj radę. No i piękny widok. Unlock me. Gdzieś tutaj mogę wejść? A, tutaj mogę wejść. Moi drodzy, to co robimy, to oczywiście tworzymy alchemią eliksiry, puszczyk. Wydaje mi się, że to jest dobry do zrobienia. Eliksir na chwilę obecną oczywiście akceptujemy. Ja z tym smokiem już walczę któryś raz. On jest do pokonania, jak najbardziej jest do pokonania. Jeden problem, jaki z nim napotkałem, to taki, że mam je na hita. Jeśli nie używam Quena, mam je na hita. To stanowi duże wyzwanie. Poza tym... Gdyby on mnie nie miał na hita, tylko nie wiem, na 2-3 uderzenia, byłoby dużo łatwiej, natomiast ma mnie na hita i to jest duży problem. Tak jak wspomniałem, naprawdę duży, no bo smok jest kurde spory, nie? Co będę was oszukiwał? No całkiem wielki. No i Geralt przy tym, no, smoku musi naprawdę uważać. Oczywiście bierzemy Quen, no i Geralt skakuj na górę. Skakuj, no i chodźmy z tym smoczkiem się zająć. Żeby ten Quen był mocniejszy, to już by było dużo fajniej. Za stary na to jestem. Tak jest. Połowa życia już mu zabrana. Dobry początek. Tak jest. Nie podpalaj się, Geralt, nie podpalaj. Tak jest. Nie podpalaj się, Geralt. Nie podpalaj. Mało życia mu zostało, ale nie podpalaj się. Ważne, żeby mieć tego smoka cały czas na widoku, żeby widzieć, gdzie on lata i co on robi, nie? Że jak podpala, no to żeby to nie za bardzo się ładować to.
Tak jest. No nie, nie. Uciekaj, Geralt. Nie w podpalenie. Tak jest. Tak jest! Już chyba finałowa walka. Finałowy moment. Bo on już jest prawie umarły. O, Geralt skakuje na niego. Pięknie wbił. No i teraz chyba te quick time events będą. Chociaż nie jestem pewny, ale próbuję rzucić Geralta. Nie udaje mu się. Dobrze się trzymasz, Geralt. Tak jest. O to chodzi. Zabójca smoków, chociaż Geralt nie zabijał smoków, no ale tutaj jakby nie miał wyboru z tym smoczkiem trochę. O, przykro. No może byś pomógł, Geralt. Nie zostawimy smoka na pastwę losu. Nie no, odejść, nie będziemy zabijać. Nie jesteśmy tacy, żebyśmy zabijali smoki. Rzeź. Jak poszło ze smokiem? Miał twarde lądowanie. Nadział się na drzewo. Ale żyje. Nie zabijem smoków. To oznacza, że czarodziejki mogą się nim jeszcze posłużyć. Roż to jeden z ostatnich smoków. Nie można go tak zwyczajnie zaszlachtować. W porządku. Sprawa jest prosta. Trzeba się pozbyć Filippy. To zostawiam już tobie. Dorwiemy je, Wiedźminie. Czarodziejki dostaną za swoje. Radowid i reszta królów już zbierają drewno na stosy. Co z Radą i Kapitułą? Prędzej spodziewałbym się powołania synodu inkwizytorów. Nie wszystkie czarodziejki zasłużyły na stos. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą, wiem. Jak się ma przyszła królowa Temerii? Bezpieczna. Nawet zaczęła mówić. Stary Natalis chciał dać jej lalkę. I wiesz, co powiedziała? Skąd mam niby wiedzieć? Że już nie chce zabawek. Chce dostać miecz i uczyć się walczyć. Chce pomścić śmierć ojca. I co zrobiliście? Dałem jej sztylet oddziałów specjalnych. Będę ją uczył samoobrony, a Natalis sztuki wojennej.
Będzie dobrą królową, czuję to. Co z Leto? Złapaliście go? Nie całkiem. Co to znaczy nie całkiem? Leto czeka na ciebie w dawnym obozie temerskim. Poinformował nas o tym przez posłańca. Chodźmy, a ty mów, co tu się zdarzyło, gdy walczyłem ze smokiem. Grabienie, gwałcenie. No i moi drodzy, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, no bo... Królowie spuścili była walka ze smokiem, która wcale łatwa nie była. Ale dość szybko. Natomiast finał tej historii zobaczycie w przyszłym odcinku. Ja jeszcze na początku tego materiału oczywiście Geralta trochę wzmocnię, bo wydaje mi się, że mamy zdobyty poziom, luźne grupy oczywiście będziemy chcieli wyłapywać czarodziejów. Jeszcze trochę tutaj awansować na lepszego Wiedźmina. Posłuchajcie do końca historii. Ja za dzisiaj wam dziękuję. Mam nadzieję, że zostawicie jakąś łapkę w górę, zostawicie komentarz. No i do zobaczenia w przyszłym odcinku, który będzie finałem gry Wiedźmin 2 Zabójcy Król.